Witam na kanale Take Look. Zatkany odpływ czy syfon w brudziku, wannie czy umywalce to częsty problem w każdym domu. Włosy, kawałki mydła i wszystko co wpadnie do wody może zatkać odpływ i warto umieć sobie z tym radzić samodzielnie. Oczywiście można kupić popularne środki chemiczne, które wsypujesz do odpływu, ale gazy jakie wydzielają są szkodliwe i nieprzyjemne, więc rozważ ich stosowanie. Pokażę za chwilę, jak odróżnić różne odpływy i syfony domowymi sposobami oraz jak takim problemom zapobiegać. Zapraszam też do subskrypcji kanału Take Look. Zapraszam na film. Na początek pokażę, jak przygotować narzędzie do usuwania włosów. Plastikową rurkę do picia napojów, tak zwaną słomkę, nacinasz nożyczkami. Robisz 4 nacięcia pod kątem, 2 po jednej stronie i 2 po przeciwnej na mijankę, tak jak teraz pokazuję. Dzięki temu powstaną 4 haczyki, którymi wyciągniesz włosy z odpływu i syfonu, co warto robić przed każdym czyszczeniem. Krok pierwszy. Usuwanie włosów i innych zanieczyszczeń. Popatrz, jak to się robi. Rurkę wkładasz do odpływu i jak widzisz, haczyki działają, bo wyciągam sporo włosów z mazią z mydła. Dokładnie oczyszczasz odpływ, wkładając rurkę pod różnymi kątami. Warto nią w odpływie obrócić i wkładać maksymalnie głęboko. Po tej czynności spłukujesz odpływ wodą. Rurką usunąłeś to, co było w jej zasięgu. W środku na pewno pozostały krótkie włosy i inne zanieczyszczenia i tych pozostałości pozbędziesz się z użyciem sody i octu, które z pewnością masz w domu. Krok drugi. Czyszczenie syfonu. Wsypujesz do odpływu pół szklanki sody i czekasz, aż zniknie w środku. Następnie wlewasz do syfonu pół szklanki octu, ale nie od razu całość, tylko małymi porcjami. Zobacz, jak soda reaguje z octem. Ta piana teraz penetruje syfon, a roztwór sody i octu rozpuszcza włosy i inne zabrudzenia i oczyszcza syfon i rury. Po wlaniu octu zamykasz odpływ korkiem i zostawiasz na 15-20 minut. Krok trzeci. Płukanie syfonu gorącą wodą. Zagotowujesz 1,5 litra wody i wrzątek mieszasz w misce z 1 litrem ciepłej wody. W ten sposób uzyskasz bardzo gorącą wodę, ale nie wrzątek, którego do plastikowych rur kanalizacyjnych wlewać nie należy. Gorąca woda rozpuszcza mydło, wlewasz ją do odpływu i po chwili płuczesz ciepłą wodą. Gotowe! Woda, jak widać, spływa szybko i bez problemu. I o to chodziło. Jak zapobiegać zatykaniu się odpływu, na przykład wanny? Po kąpieli w wannie i spuszczeniu wody, zanim opłuczesz wannę, zastosuj mój trik. Połóż sitko w taki sposób, zakrywając odpływ wanny i dopiero teraz spłucz wannę. Zobaczysz, ile włosów zatrzyma sitko, które osiadły na ściankach i dnie wanny. Gdyby nie sitko, włosy te zatkałyby odpływ i syfon. Warto profilaktycznie czyścić syfony przynajmniej raz w miesiącu z użyciem sody i octu. Sposób już pokazałam wcześniej. W tym przypadku, kiedy nie czyścimy zatkanego syfonu, nie jest konieczne końcowe płukanie gorącą wodą. Ale jeśli tak zrobisz, to jeszcze lepiej. Na koniec pokażę, jak używać przetykacza gumowego. To przyrząd znany od lat, którego główną częścią jest gumowa kopułka, która przyłożona szczelnie do odpływu wytwarza ciśnienie i przepycha do rur kanalizacyjnych zanieczyszczenia. Prawidłowe użycie przetykacza wymaga nakrycia kopułką gumową odpływu i szczelne dociśnięcie oraz nalanie wody na wysokość gumowej kopułki.
Następnie wciskamy kilka razy trzonek w kopułkę, woda jest zasysana i przepycha syfon. Trzeba taką czynność powtórzyć kilka razy. Czasami zatkanie palcem górnego otworu przelewowego pomaga, a przynajmniej uchroni Cię przed ochlapaniem. Gotowe! Syfon oczyszczony. Jeśli podobał Ci się ten film, to zapraszam do subskrypcji kanału Thai Club i dawania łapek w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych naszych filmów, bo naprawdę warto.